spokój naszych dusz. Rozdzielam świat na pół. O drugiej edycji Biennale Malarstwa Lubelska Wiosna opowie Jakub Augustyniak. Przynajmniej drugie ogólnopolskie Biennale Malarstwa. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim mający na celu promowanie i wspieranie młodych artystek i artystów w obszarze szeroko pojętego malarstwa. Do konkursu mogli się zgłosić absolwenci kierunków artystycznych, szkół wyższych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Lubelska Wiosna jest jedynym takim cyklicznym konkursem po wschodniej stronie Wisły, skierowanym do absolwentów, który nie ogranicza ich, jeśli chodzi o technikę, temat i konwencję. Celem Lubelskiej Wiosny jest upowszechnianie kultury w obszarze malarstwa współczesnego. Żyli w składzie Kinga Nowak, Mariusz Żewiński, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki i przewodniczący Sławomir Toman zmierzyło się z nie lada wyzwaniem wybrania spośród ponad 250 zgłoszeń 27 finalistów do wystawy finałowej. Efektem zmagań młodych artystów jest powstająca za moimi plecami ekspozycja, która prezentowana będzie w dwóch przestrzeniach galeryjnych: CD Projekt oraz Galerii Wystaw Czasowych na poziomie -1. Laureatów konkursu poznamy na wernisażu wystawy, która odbędzie się 31 marca w Klubie Muzycznym CSK. Będzie to doskonała okazja, żeby porozmawiać z twórcami o ich pracach, o ich twórczości, o malarstwie i o sztuce współczesnej. W najbliższym jazzowym koncercie w Klubie Muzycznym CSK opowie Anna Walkowska. Już 13 kwietnia o godzinie 19 zaprosimy Państwa na kolejny koncert w naszym Klubie Muzycznym w cyklu Jazz w CSK. Tym razem wystąpi przed Państwem Filip Wojciechowski, kwartet. Filip Wojciechowski to pianista, który w swoich kompozycjach łączy muzykę jazzową i klasyczną. Jest laureatem wielu konkursów międzynarodowych, ze swoimi przeróżnymi składami występował na całym świecie, w Ameryce, Azji i w Europie. Tym razem zespół wystąpi dla nas w składzie. Filip Wojciechowski. Fortepian Marcin Kajper, saksofon Paweł Pańta, kontrabas i Cezary Kontrat, perkusja. Zapraszamy. Bardzo miło. Co tam komuś u Ciebie słychać? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A co byś chciał? Mnie też w sumie bardzo dobrze słychać. Poprosiłabym tylko troszeczkę więcej gitarki mojej do odsłuchu. I w ogóle będzie jeszcze większy sztos. Dobra. Idziemy w takim razie echo. Ciąży mi nad głową spora waga przedawnionych spraw. Na postrzeganie ciszy wpływa hałas. Są dni, gdy pamięcią sięgam. Choć łatwiej jest nie pamiętać. Mosty, które palą się bez echa. Jak woda żłobi w skalę, w deszcz, korytarze i płynie dalej. Mosty, które palą się,
nie palą się bez echa, jak woda żłobi w skalę w deszcz. Korytarze i płynie dalej. Kolejny koncert muzycznej sceny młodych. O koncercie Guzika i Hołomieja Edmund Kuryluk. Kolejna odsłona muzycznej sceny młodych, czyli Guzik i Hołomiej. Zespół powstał w 2020 roku, kiedy to Maciek z Szymonem utknęli podczas pierwszego lockdownu we wspólnym mieszkaniu. Postanowili czas spędzić kreatywnie i dokonali mariażu dwóch dziedzin, które teoretycznie się ze sobą nie stykają, czyli muzyki akordeonowej z rapem. To połączenie udało im się znakomicie. Chłopcy zostali wyróżnieni nagrodami za ten projekt. W 2021 roku zostali zaproszeni do nagrania epki i dzięki temu powstał pełny materiał łączący rap z akordeonem. 14 kwietnia w klubie muzycznym na muzycznej scenie młodych będą Państwo mogli posłuchać całego materiału, również skonstruowanego też dla specjalnie sceny młodych. Bardzo serdecznie zapraszam. Ale osobiście uważam, że to jest jeden z najfajniejszych klipów ever, więc naprawdę było warto. Czasami nawet do 4 razy sztuka okazuje się spoko opcją. A do dzisiaj ta piosenka jeszcze była na playliście, na liście Radia Lubin. Dokładnie, więc może ktoś z Was słyszał. A jeżeli nie? To od jutra jest piosenka Bałagan. Tak, ale do bałaganu przejdziemy później, a teraz oko za oko. Podobne do mnie, kiedy śpię spokojnie, czyściej żyję w sztormie, nie chowam się, wolę nie mieć wspomnień i zapomnieć o nim, niż pamiętać o tym, że nie pomyślałam, co przyniosłam w sobie, co mi spędzało tyle czasu z oczu syn. Zamiast się razem śmiać i słuchać wspomnień, wolałam milczeć i za oko wymienić się. Oko za oko, ząb za ząb, wymienić się.
A teraz Agnieszka Fil o nowości w CSK, cyklu literackim po stronie autora, z Filipem Springerem, autorem książki Mein Gott, jak pięknie. Po stronie autora to nowy cykl literacki CSK. Na pierwsze spotkanie w ramach cyklu zaprosiliśmy Filipa Springera. Już 15 kwietnia o godzinie 16 zapraszamy Państwa do sali kinowej CSK, gdzie porozmawiamy z Filipem Springerem na temat jego nowej książki, która wyszła dość niedawno, bo kilka dni temu, 17 marca. Oczywiście mowa tutaj o Mein Gott, jak pięknie. Filip Springer jest nie tylko reporterem i świetnym fotografem. Jest autorem książek o tematyce poświęconej przestrzeni oraz architekturze. Jest to autor nominowany do wielu bardzo ważnych, jak nie najważniejszych nagród literackich w kraju. Warto też wspomnieć, że jego książki są tłumaczone na wiele języków. Jest to książka trochę dokumentalna, trochę fabularyzowana, w której głównym bohaterem jest pejzaż. Springer, przemierzając tereny wschodnich prowincji Prus, oczywiście przemierzając je rowerem, podąża śladami ludzi, którzy owładnięci wizją postępu włączają się w rewolucję przemysłową, stopniowo przekształcając otaczający ich świat. Spotkanie autorskie z Filipem Springerem oraz warsztat o dowiadywaniu się, aparat rower i stara mapa. 15 oraz 16 kwietnia w CSK. Małgorzata Płoskoń opowie o wystawie Julii Mirny w Galerii Saskiej. Julia Mirny to artystka, ilustratorka i graficzka, która przez kilka lat odpowiedzialna była za oprawę wizualną stacji TVP Kultura. Współpracowała z wieloma instytucjami, z Teatrem Wielkim Operą Narodową, tworzyła ilustracje do magazynu Vogue, również odpowiedzialna była za wizualny branding do corocznych targów książki imieniny Jana Kochanowskiego w Bibliotece Narodowej. Julia jest wielokrotną laureatką polskich konkursów graficznych i ilustratorskich. W 2014 roku oraz w 2015 roku zdobyła bardzo prestiżową nagrodę pod tytułem Srebrny Miecz za ilustrację, ale oprócz ilustracji Julia również tworzy animacje, plakaty festiwalowe i filmowe oraz okładki płyt muzycznych. W pracach Julii widoczne są bardzo odważne pociągnięcia pędzlem. Julia Mirny większość swoich prac tworzy ręcznie. Analogowe wycinanki, ręcznie rysowana typografia czy odważne pociągnięcia pędzlem to cechy charakterystyczne jej twórczości. A więcej o jej twórczości będą mogli Państwo się dowiedzieć podczas wernisażu Galerii Saskiej. Spotkanie z artystką poprowadzi kurator Galerii Saskiej profesor Leszek Mądzik 15 kwietnia o godzinie 16 w Klubie Muzycznym CSK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Na ósmym progu założę kapodaster dzisiaj. Jeszcze chyba nie mam żadnej innej piosenki, gdzie tak daleko muszę kapodastrem sięgać. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że dużo emocji wiąże się z tym dzisiejszym koncertem, bo od trzech miesięcy główną moją taką muzyczną podróżą jest nagrywanie i dzielenie się nowymi piosenkami, reżyserowanie teledysków, montowanie teledysków i to jest taka praca bardzo sam na sam z komputerem i bardzo lubię grać i zawsze wiąże się to z takimi emocjami. Trochę tak sobie wyobrażam, nigdy nie skakałam na bungee, ale wydaje mi się, że przed skokiem człowiek czuje coś podobnego. I to jest taka adrenalina, która jest bardzo
uzależniająca. Ale chyba wolę, że tak powiem, uprawiać ją częściej trochę. O, mamy to. Porysowane mamy dłonie w papilarnych wzorów treść. Cyklopim okiem na nas patrzą, zwolna gasząc jasny cel. Nocą wysyłam sygnał w pole, jestem z tych, co mówią mniej. Czym są żywioły? Na to pytanie odpowie Ryszard Kalinowski, tancerz, choreograf, dyrektor artystyczny Lubelskiego Teatru Tańca. Jak co roku w kwietniu mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na obchody Międzynarodowego Dnia Tańca. Tym razem partnerstwo Centrum Spotkania Kultur oraz Lubelskiego Teatru Tańca zaowocowało zaproszeniem dla znakomitej ekipy Baletu Opery Wrocławskiej, która zaprezentuje świetny wieczór baletowy Żywioły. Młodzi choreografowie, młodzi kompozytorzy. To wszystko w wieczorze już 20 kwietnia o godzinie 19 na wspaniałej scenie Centrum Spotkania Kultur. Serdecznie Państwa zapraszam, bądźcie z nami. Czym jest La Dolce Vita? Więcej o weekendzie z kulturą włoską w CSK. Agnieszka Bąk. Serdecznie zapraszamy Was na La Dolce Vita, weekend z kulturą włoską w kinie CSK, 21, 22 i 23 kwietnia. W ramach tego weekendu pokażemy Wam 6 produkcji dotyczących kultury włoskiej. Będą to 3 dokumenty, Ennio Pavarotti i Fuoco Amare oraz 3 fabuły. Zdrajca, Wielkie Piękno, którym otworzymy cały weekend oraz La Strada, do której przygotowujemy też dla Was warsztaty filmoterapii z Moniką Kopiec. Cały weekend właśnie otworzy film Paolo Sorrentino Wielkie Piękno oraz koncert Natalii Moskal, która specjalnie przyjedzie do nas z Mediolanu na tą okazję, żeby zaśpiewać wraz z Tomkiem Mamotem oraz Bartkiem Garczyńskim repertuar właśnie muzyki włoskiej. W sobotę po filmoterapii zaprosimy Was w podróż po północnych Włoszech, ponieważ Albin Marciniak zabierze nas do Trydentu oraz do Pizy. Sobotę zakończymy imprezą Italo Disco ze składem Italo Cochando. Niedziela przypłynie nam pod znakiem kuchni włoskiej. Stanisław Żebro
Dąbrowski pokaże nam właśnie tajniki i postara się nas przekonać, że właśnie kuchni włoskiej tak naprawdę nie ma i każdy region jest bardzo wyjątkowy pod tym kątem. Natomiast w tym czasie Kajetan Kozak, sommelier, pokaże nam, jak łączyć wino z daniami włoskimi. Natomiast weekend z kulturą włoską zakończymy spotkaniem literackim z Agnieszką Stabro, autorką książki o rzeźbiarzu Igorze Mitoraju, Polaku o włoskim sercu. Serdecznie zapraszamy. Wydaję nową płytę, to w internecie piszą, że to debiut, po prostu cały czas nikt mnie nie zna. I ta piosenka opowiada o najlepszym przyjacielu kobiety, czyli o mężczyźnie, i nazywa się Piesek. Zanim się dowiesz, co mam w głowie, narysuję obraz twój ostrym nożem. Możesz skomleć, nic ci nie powiem. A ty, jak wierny pies, czekaj pod drzwiami. To może ci otworzę. Naiwnie ufaj mi i bądź tylko przy mnie. Naiwnie ufaj mi i bądź tylko przy mnie. Pogłaszczę do miski, naleję ci wody i będziesz mógł spać przy moim łóżku, gdy na dworze nie będzie już dobrej pogody. A gdy nabierzesz wątpliwości co do mojej życzliwości, pod głowę podłożę ci poduszkę i będę czekać, aż słodko uśniesz. A ci naiwnie ufaj mi.